Cześć, dzisiaj filmik o moim nowym sampie. Jeszcze nie jest zrobiony, jak widzicie, i teraz mam dylemat, jak rozwiązać podział tego sampa. Ogólnie cały samp, wewnętrzne wymiary 96 cm i na wysokość, nawet nie mierzyłem, a zaraz zmierzę. ...34 cm. Teraz mam problem, jak rozmieścić przegrody w tym sampie. Może wy mi podpowiecie w komentarzach, jak to zrobić i czy to, co wymyśliłem, zda egzamin. A już mówię, o co chodzi. Ale ogólnie jeszcze jedna rzecz na temat sampa. Samp poklejony, płyty wycięte na CNC, bo inaczej się nie dało, za długie wymiary, poklejone klejem, powiem wam, że nie pamiętam nazwy, to jest klej dwuskładnikowy do plexi. Wcześniej zazwyczaj kleiłem klejem takim z tej samej firmy, ale on, wiem, że tam jest rodzaj Weld On 3 i 4, to jest normalnie jak woda, ale to wiecznie jest problem z tą wodą, bo to łapie natychmiast, w ciągu tam dosłownie 10 sekund to już trzyma. Przy takich dużych płytach bardzo ciężko ustawić wszystko w ciągu 10 sekund, więc zawsze był problem, wycieki, brzydko to wyglądało. Ten klej dostałem przez przypadek, bo w Kalifornii wiele restrykcji jest i powiem wam, zamówiłem ten klej, ten taki wodnisty, i nie przysłała mi firma tego kleju, tylko przysłała zamiennik, ten dwuskładnikowy. On jest pokroju takiego żelu, gęsty jak syrop, więc powiem wam, że nawet się to przyzwoicie tym się klei, i on wiąże około, powiem wam, z 10-15 minut. Więc jest czas na porządne ustawienie płyt i ściśnięcie ściskami. To też jest ważne, żeby całe powietrze w spoinie wycisnąć. I powiem wam, że no nie jest to idealnie zrobione, ale jest dużo lepiej niż tym klejem takim wodnistym. Plexa jest to 0,5 incza grubość. Pół incza, czyli jakieś 11-12 mm pleksa. No grubsze nie miałem, myślę, że to w zupełności wystarczy. Co jeszcze? Poklejone. Wczoraj przywiozłem do domu. I teraz sprawa... A! Jeszcze jedna rzecz. Nie tylko pokleiłem tutaj w szczelinach, ale też kładłem na 45 stopni i wlewałem ten klej, żeby zrobić taką nadlewkę dookoła. Każda krawędź przechylałem i wlewałem ten klej. Powstała taka dodatkowa spoina dookoła. Także to jest dodatkowe wzmocnienie i mam pewność, że to nie będzie teraz w żaden sposób ciekło. No i jest mocniejsza spoina. A wracając do przegród, ok, to jest jedna przegroda, będzie ich dwie takich tutaj. Ok, to jest wycięte pod ten schodek 7 inczy pod mój skimmer, bo minimalna wysokość wody dla mojego nowego skimmera to jest 7 inczy do 8,5, więc to zostało wycięte na 7, ale to będzie regulowane za pomocą takiej zasuwki, dwie śrubki plastikowe już mam, jeszcze muszę tylko wywiercić otwory, nagwintować, i tym będzie można w przyszłości regulować, w razie czego, poziom wody. To jest mój jeden pomysł i te przegrody są dwie. Jedna jest tutaj. I to jest komora na powrót
i tutaj planuję zmieścić skimmer. To jest ta pierwsza przegroda. Druga przegroda jest to prosta przegroda z wyciętym takim zębem na samym dole i ona idzie tutaj. I trzecia przegroda, czyli druga jak ta pierwsza, tłumaczenie, druga jak ta pierwsza, idzie tutaj. Więc pierwsza przegroda, regulowana wysokość wody i ostatnia przegroda, również regulowana wysokość wody. Ta środkowa, przepływ na dole, więc woda będzie tutaj wpadać, przechodzić przez mój roller mat, przez skimmer i tym otworem wpływać do drugiej komory, dołem i do trzeciej przegrody na górę. Więc przepływ będzie taki, jak niby powinien być. Druga komora będzie to komora na media filtracyjne. Mam skałę Pukani mieszaną z Fidżi, naturalna, właśnie leży i się moczy. Więc tu będzie komora załadowana mediami filtracyjnymi. Druga komora, czyli trzecia, tu będzie mój planowany frag tank, czyli szczepki. Miejsce na szczepki, lampa, wydaje mi się. Że tyle miejsca powinno wystarczyć. Jeszcze zmierzę dokładnie mniej więcej, ile to będzie. Około 29 cm zostaje ta komora na szczepki i ostatnia komora powrót. Powrót do akwarium, pompa i grzałki. Dajcie znać, czy takie rozwiązanie zda egzamin, bo zamierzam niedługo montować tego sampa w akwarium. Stary aut i nowy wpadnie na jego miejsce. Trochę mi się śpieszy z czasem, niedługo święta, będę miał trochę czasu, więcej wolnego czasu i tak właśnie myślałem, żeby w tym okresie wymienić tego sampa. Także muszę pokleić na szybko te przegrody. Te przegrody powklejam nie na ten klej, co kleiłem całego sampa, tylko delikatnie dookoła z obu stron silikon. Wiem, że silikon nie jest za bardzo do pleksy, ale ostatnio coś tam robiłem, nawet w miarę to trzyma. To tylko o to chodzi, żeby uszczelnić te przegrody dookoła i tyle. I żeby ustały na miejscu. I w razie czego nożykiem można dookoła przejechać i tą przegrodę przesunąć, usunąć, co się chce. Także dajcie mi znać, czy to rozwiązanie w tym sampie, co robię, zda egzamin. Tak jak mówiłem, tutaj jest powrót, woda górą, dołem, górą i do pompy i z powrotem do akwarium. Czekam na komentarze, a tym razem trzymajcie się, cześć!